Według danych Państwowej Komisji Wyborczej za granicami Polski znajduje się prawie 200 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. Na terenie Ukrainy utworzono 6 okręgów wyborczych w Kijowie, Charkowie, Odesie, Lwowie, Łódzku i Winnicy. Łącznie na Ukrainie zagłosowało 734 Polaków. Frekwencja wynosiła ponad 92%. Rezultaty są bliskie do otrzymanych w kraju. Największą ilość głosów otrzymał Andrzej Duda, ponad 40%, drugi Bronisław Komorowski, ponad 36%, a trzeci Paweł Kukiz, prawie 14% głosów. W największych okręgach wyborczych w Kijowie i we Lwowie największą ilość głosów otrzymała trójka kandydatów. W Kijowie głosowało 213 wyborców. Minimalnie zwyciężył Bronisław Komorowski przed Andrzejem Dudą, trzeci był Paweł Kukiz. We Lwowie z kolei, gdzie zagłosowało 280 osób, pewnie zwyciężył Andrzej Duda, drugi Bronisław Komorowski minimalnie wyprzedził Pawła Kukiza. Zagłosować na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie można było w obwodowej komisji wyborczej nr 185 przy ulicy Iwana Franki 108, gdzie mieści się siedziba Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Obwodowa komisja wyborcza nr 185 obejmowała obwody lwowski, iwano-frankiwski i zakarpacki. Wybory przebiegają bardzo sprawnie, cały czas mamy chętnych do głosowania i turyści, ale może przede wszystkim Polacy mieszkający we Lwowie. Od razu po zamknięciu lokalu wyborczego zabieramy się za liczenie głosów. Mamy zamiar przeprowadzić całą tą procedurę bardzo sprawnie, by od razu można było przesłać wyniki do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Myślę, że w ciągu godziny po zamknięciu lokalu wyborczego będziemy znać wyniki dzisiejszych wyborów.